Ulewne deszcze i napływająca zewsząd woda spowodowały, że ulica Spółdzielcza zamieniła się w wielki staw. Nie pierwszy zresztą raz. I nie można tego tłumaczyć anomaliami pogodowymi, jak niektórzy zwykli to robić. Nawet przy zwykłym deszczu przejechanie tą drogą samochodem, o przejściu pieszo nie mówiąc, niejednego doprowadziło do szewskiej pasji. Pikanterii tej i tak nienormalnej sytuacji dodaje fakt, że dosłownie kilkadziesiąt metrów od tego miejsca znajduje się siedziba przedsiębiorstwa wodociągów i kanalizacji. Jak się okazuje, wina leży jednak po stronie administratora drogi, czyli gminy. Na tym odcinku nie ma w chwili obecnej kanalizacji deszczowej. Około 7 lat temu została wykonana kanalizacja deszczowa w ulicy Głowackiego i ulicy Spółdzielczej, która w chwili obecnej nie posiada odpływu do miejskiej kanalizacji deszczowej. Kolektor deszczowy jest zakończony po północnej stronie DK94 naprzeciwko stacji Statoil. W chwili obecnej brakujący odcinek wynosi około 280 metrów. Projekt techniczny wykonania tego odcinka jest. Mało tego, miał być zrealizowany w 2008 roku, ale brakło pieniędzy, a konkretnie 1 300 000 zł. Dlatego musimy zadowolić się rozwiązaniem doraźnym, polegającym na zdejmowaniu pokryw od studzienek i kierowaniu wody do kanalizacji sanitarnej. Jeżeli chodzi o powstanie deszczówki w tym rejonie, plany są od kilku lat, natomiast każdorazowo decyzję o realizacji podejmowana jest przez burmistrza oraz przez radę, która zatwierdza projekt budżetu wraz z zadaniami do realizacji na bieżący rok. W chwili obecnej takie zadanie inwestycyjne nie jest ujęte w budżecie, być może w przyszłym roku. Radni tłumaczą się jak zawsze tym, że pilnych inwestycji jest w mieście więcej, a przy tak kryzysowym budżecie trudno wybrać tę najważniejszą. Tłumaczenie o tyle bezsensowne, że akurat w tym przypadku zaniedbania mogą się zakończyć zniszczeniami, których usunięcie będzie kosztowało miasto o wiele więcej niż sama inwestycja. A poza tym problem nie pojawił się z dnia na dzień. Emilia Kotnis-Górka, Przegląd Elkuski Live.